nieco zestarzał, ale mimo wszystko ma wielki urok. Jest to film, który ma bardzo prostą fabułę, ponieważ twórcy skupili się tutaj głównie na efektach specjalnych, które na tamte czasy oczywiście są znakomite. Twórcą ich jest Willis O'Brien, który szerzej jest znany jako animator King Konga. W kinie studyjnym Sphinx Ośrodka Kultury Cypriana Kamila Norwida nasi widzowie mogą zobaczyć dzisiaj film Zaginiony Świat z 1924 roku w reżyserii Harry'ego Hoyta. Jest to pierwszy film o dinozaurach i jeden z pierwszych pełnometrażowych filmów science fiction. Stał się również inspiracją dla takich filmów jak Park Jurajski Stevena Spielberga. Do filmu specjalnie na dzisiejszy wieczór muzykę przygotował zespół Polszyw Project. W tym składzie graliśmy po raz pierwszy do filmu. Przygotowania oczywiście były, każdy z nas wielokrotnie musiał zobaczyć ten film, zapoznać się z jego treścią, aby nie było niespodzianek w czasie improwizacji. Generalnie założenie było, żeby muzyka była wykonywana w sposób spontaniczny. W zależności od sytuacji staraliśmy się zbudować nastrój albo tajemniczy, albo jakiś bardziej dynamiczny, agresywny. Bardzo fajnie, jesteśmy zadowoleni. Wyszedł moment, kiedy było miejsce przybycia do tego zaginionego świata. Wtedy wyszedł nam bardzo taki fajny, transowy nastrój odpowiadający temu miejscu. Staraliśmy się zwiększać dynamikę w momentach walki, zamieszanie czy demolowanie miasta przez dinozaura, który został przywieziony do Londynu. Nie było to granie, które można usłyszeć w radiu. Nie była to muzyka łatwa i prosta, ale na pewno korespondowała dobrze z obrazem. Po raz pierwszy graliśmy w ten sposób do obrazu i było to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie. Zasada budowy obrazu dla mnie spiera się na podziałach płaszczyzny. Charakter tych podziałów jest wyraźny i w gruncie rzeczy można układ geometryczny dostrzec w kontrastach kierunków linii, które dzielą płaszczyznę. To się wzięło z obserwacji natury. To był właśnie styk nieba i ziemi. Ten horyzontalny podział, który pojawia się w wielu moich obrazach zatytułowanych Niebo i Ziemia. Także rozkład ciężarów w obrazie ma charakter geometryczny. Wyważenie tego, co jest w obrazie najcięższe, z tymi miejscami, które przedzielają te masy ciężkie, czyli z lekkimi masami, to wszystko jest przeze mnie organizowane intuicyjnie, ale ma charakter geometrycznej zasady. Mamy tutaj do czynienia z wielkim autoportretem i mówię to z całą świadomością, używając słowa wielki, z wielkim autoportretem malarza, który w sposób konsekwentny zmierza do swojej własnej prawdy o świecie i o tym, co robi. W czasach, w których żyjemy, kiedy otacza nas taki szum, taki bałagan emocjonalny i bałagan wartości, trzeba być bardzo odważnym, żeby malować to, o czym się myśli i co się kocha. A to od lat robi Leszek Misiak. Jesteśmy świadkami świetnej wystawy, wystawy prawdziwej, nie będącej przeglądem mody artystycznej, tylko będącej dowodem życia wewnętrznego artysty, który chce z nami rozmawiać i rozmawia z nami od lat poprzez swoją sztukę. Kiedy patrzę na mojego wnuczka, który tutaj siedzi na kolanach Krystyny, to zazdroszczę mu, z jaką swobodą potrafi malować. Coraz trudniej jest zabrać się do pracy bez oporów. W domu mam pracę, którą zrealizowałem mając 9 lat i uważam, że to jest moja najlepsza praca. W ramach 18. Nowochódzkiej Wiosny Muzycznej odbywa się dzisiaj Nowochuta Hip Hop Day. Wydarzenie organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Zajawka i Ośrodek Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Organizujemy eventy, koncerty,
Oraz posiadamy studio nagrań, w którym realizujemy nagrania właśnie ludzi, którzy chcą spędzić czas w inny sposób niż na ławkach pod blokiem. Dzisiaj, 18 maja, odbywają się warsztaty beatboxu i breakdance dla dzieciaków. Jeden, drugi, trzeci, prawa, lewa, ostatni raz. Na dzisiejszych zajęciach uczymy się prostych rzeczy, takich jak footworki, toproki i proste power movesy. Ten taniec nazywa się b-boying. Każdy tańczący tancerz jest b-boyem, każda dziewczyna jest b-girl. Ale to jest trudne. Jeden, dwa, trzy, cztery. Drop to jest po prostu upadnięcie, spadnięcie na dół. I wygląda drop tak. Mega proste. Prowadzę warsztaty beatboxowe dla dzieci i młodzieży. W ramach tych warsztatów chcę zaprezentować swoje umiejętności beatboxerskie. Nadam jakiś rytm i spróbujcie naśladować zwierzątka do rytmu. Najpierw kotki. Bardzo ładnie. Teraz spróbujemy pieski. Mam nadzieję, że to posłuży też do tego, żeby młodzież z okolic Nowej Huty mogła rozwijać się i spełniać w artystyczny sposób. No i brawa dla kolegów.